Cześć Bor, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj 28 wrzesień. Niektórzy z Was prosili, żeby podawać Wam daty. Więc przyjechaliśmy do łowiska i dzisiaj to jest pierwszy dzień. Tak, byki ryczą, a ryczą, a my tam idziemy. Pierwszy dzień, kiedy jest typowo rykowiskowa pogoda, 6 stopni. Nie ma mgły. Wybraliśmy się dzisiaj na obwód polny, więc przejdziemy zobaczyć. Nie będę ukrywał, że jest to jeden z już ostatnich odcinków, jak nie ostatni, z naszego rykowiska, ogólnie, który nagrywaliśmy dla Was. Więc już trochę z tym rykowiskiem jestem zmęczony. Aczkolwiek u nas byki potrafią mi do 10 października ryczeć. W górach to jest zawsze inaczej. Idziemy się, pospacerujemy, ale rozejrzymy się już za dzikiem. Wrzucimy Wam do odcinka parę ujęć znowu z EH35. No go wziąłem. Dzisiaj sobie w końcu założyłem pasek. I mówię, będę go ponoszę i zobaczycie, jak w nim widać. Na razie go użytkuję, używam, bo mi on bardzo, bardzo pasuje. A musicie ocenić sami. Słuchajcie, przyjdziemy, zobaczymy sobie tam dalej. Są prawy gryki niepokoszone, może tu jakieś zielenie będą, może będą dziki jeszcze. Jest godzina 5:30 rano, więc spokojnie, mamy czas bardzo dobry, dzień dopiero wstaje, ale byk tam ryczy, słuchajcie, na tej gryce co idziemy. Co jeszcze ciekawe, wam powiem. Później sobie pogadamy na trochę na temat polowania na łanie, ponieważ w okresie letnim mamy okres tutaj na zachodzie Polski, że tak powiem, otwarty do polowań na szpicaki i na jelenie łanie dwuletnie w drugim roku życia, o tak powiem. Natomiast już teraz od 1 września możemy polować w całej Polsce na łanie, ale czy warto strzelać łanie w trakcie rykowiska? No to sobie porozmawiamy później, jak się zrobi widno. A teraz idziemy tam. Także zobaczymy, co nam uda się dzisiaj nagrać, a może uda się coś upolować. Ruszamy. No jak widzicie, wyszliśmy, jedna watacha dzików daleko, druga przyszła nam na 15 metrów, nagrałem, Michał nagrał kamerą, ja nagrałem ejem w akompaniamencie ryczących byków, no przepiękne, słuchajcie, tam ryczą dwa byki, tam ryczy trzeci, tam ryczy czwarty, wspaniały poranek, no już naprawdę się cieszę z tego wyjścia, bo już, no już rewelacja, dzika mogliśmy strzelić, ale mówię, no gdzie, 200 metrów po lewej byki ryczą, do dzików strzelą.
Jeszcze jeden plus, nie ma mgły. Nie ma mgły. Słuchajcie, pierwszy dzień, gdzie nie ma mgły, dokładnie. A dzików tutaj w tej chwili, nie wiem ile tu przeszło, no ale sporo, ale tam jest też taka watacha z 12 na dole, na tej gryce. No tam są jelenie. Ja podejrzewam, że ja wiem, gdzie one pójdą, więc my sobie poczekamy, aż się zrobi widno. I próbujemy te jelenie podejść. Tam jest ambona. Nie wiem, czy nam się uda dojść do tej ambony. Myślę, że raczej nie, bo one mogą przeciąć te jelenie tutaj i iść tutaj do tego lasu. Więc za bardzo się nie chce ruszać stąd, tylko czekamy i słuchamy. Ryczą pięknie w ręce. Do tej ambony, kurde, może i by się udało nam dojść do tej ambony. Nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. Ale... No nic, poczekamy chwilę jeszcze. Jeszcze sobie damy 5-6 minut, żeby jeszcze było widniej. I zobaczymy, co się będzie działo. Także na spokojnie czekamy. Udało się dojść do ambony. Ambonę mamy tutaj. I teraz pytanie, byki ryczą z lewej za wzniesieniem. Co najmniej 3. I teraz czy będą cięły tutaj, czy pójdą sobie tam na wąwóz. Obstawiam 100%, że pójdą na wąwóz. To jest ten wąwóz, w którym udało nam się w maju nagrać cielaka, jelenia. One tam zalegną. 100%. I teraz na ambony jak siądziemy, będzie za daleko. One tam wszystkie ryczą. Ryzykujemy, będziemy podchodzić. Tu jest takie zakrzaczenie. Spróbujemy bardzo, bardzo powoli zbliżyć się do tych jeleni, żeby wejść na szczyt. Nie wiem, ile tam jest łań, ale na pewno nie mało. Jeżeli ryczą przybyki, zawijamy i idziemy w lewo. Udało się podejść. Jelenie są po lewej. Częściowo łanie idą w prawo. Tu jest ten wąwóz. Wszystko schodzi tędy. Więc jeszcze mamy 50 metrów do przejścia. I zobaczymy, co to za byk, jeżeli się uda. Ryczą tutaj dwa byki po lewej stronie. Słychać.
teraz wam powiem, czemu nie strzelałem. Obydwa były selekty według nowych zasad. Ten byk, pytaliście mnie, ten byk mniejszy to jest byk w wieku 5-6 lat. Ten ryczący, tylko słyszycie jednego, tu jeszcze jeden ryczy. To jest byk w wieku około 8-9 lat. Ewidentnie już widać zupełnie inną budowę karku. To jest starszy byk, z fajną rozłogą, cienki, dziesiątek. Po pół stronie koronny, ale byk do strzelenia. Nie strzelałem z tego względu, że tylko i wyłącznie, że przyjdę tu ze Stasiem i mu pokażę w dzień, przyjdziemy sobie pooglądać te jelenie. One zostaną w tym wąwozie i będą wychodziły na to pole. Za mną stoi, widzicie, zwyżka, więc albo sobie siądziemy na tej zwyżce, albo tam jest jeszcze jedna na dole i siądziemy sobie niżej. Myślę, że na tej. I wezmę Staszkę i mu pokażę. No chyba, że ten, który ryczy po lewej, ale to jest młody byk, bo już po ryku słyszę. To jest kibic, chyba, że ma tam z jedną diowanie. Będzie dobrym bykiem, no to go strzelimy. Albo myłkusem. Ale poczekamy, bo on tam nie zostanie, nie ma gdzieś położyć, musi do tego wąwozu też zejść. Także spokojnie, poczekamy. Co rycz, to podejrzewam, będzie ten usmak, co Szymek nagrywa. Dwa są. Kibice jakieś. Kibice jakie są. Łania ciele i trzybieki. Zaryzykujemy, zjedziemy tu na dół, podejdziemy tam do tej drzewki. One są po drugiej stronie.
Jeszcze jest jeden byk, którego nie widzieliśmy w ogóle z lewej strony. Stąd, co?
Słuchajcie, miejsce jak w kinie. Brakuje tylko foteli. I popcornu. I popcornu, dokładnie. Siedzimy sobie, stoimy sobie. Tu mamy czereśnię, tu mamy jakąś jabłonkę. I przed nami jest przepiękny widok ryczących jeleni. To po prostu masakra. Mgła, inwersja, szczyty gór. Tu mamy góry parckie, tam daleko śnieżnik. U podnóża cała kotlina we mgle, a my sobie stoimy na polu i obejrzeliśmy kilka byków, jakieś łanie. O, cały czas ryczą. Jest godzina w pół do 8 rano. One sobie chodzą po polu. Jest apogeum rykowiska. Już kiedyś wam mówiłem, że u mnie to jest wszystko później. I tak stoimy i oglądamy, jest byk. Michał, pokaż na tego byka. Ale ładny. Idzie. Jestem trzeci, dokładnie. No i co? My praktycznie stoimy w miejscu, wszystko się dzieje wokół nas. Można było strzelić byka bez żadnego problemu. Ale to właśnie pokazuje... Jest ty byk, jest tutaj, jest tutaj. Wyjdź sobie, chcesz tu wyjść. Tam się teraz też zdejmie. No i co? To jest taki najlepszy przykład na to, że my myśliwi nie strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Że to, co to slogan powtarzany, bezsensowny totalnie. To jest też prezentacja dla was, widzowie, przede wszystkim, że wkładamy w to ogrom naszej pracy, żeby pokazać, że nie każde polowanie musi się kończyć strzałem. Nie każde polowanie jest takie, że wychodzisz, strzelasz, że mogliśmy już dzika strzelić, odeszliśmy od auta 200 metrów, 300 może, mogliśmy strzelić od razu dzika. Myślę, że te jeleni dalej by to były i ryczały, no, ale nie, przyszliśmy tutaj, mogłem strzelić jednego byka, mogłem strzelić drugiego byka, nie uważam, to wszystko co to było według tych nowych zasad selekcji, praktycznie to selekcyjne. Ale to pokazuje tylko to, że można zrobić naprawdę fajny materiał, nie strzelając, tak? Jest tam jeszcze jeden byk, którego widzieliśmy przez chwilę. I dlatego sobie dalej stoimy tutaj i patrzymy, bo trzeba być cierpliwym. Co mnie zaskakuje, to tak mała ilość łań, to było może z 4 łanie, z 2 cielaki i chyba z 8 byków. I powiem wam, że... O, leci byk, Michał. I tak naprawdę można pokazać, jak naprawdę fajnie wygląda polowanie, tak? Mimo, że tą broń mam na ramieniu, mimo, że sobie stoję spokojnie,
No nie oddajemy strzału, słuchajcie, za chwilę pełnia sezonu, 1 października, sarny, będzie można strzelać wszystko. Słychać już traktory jadące w pole, rolnicy jadą do pracy. No to jest przepiękny, naprawdę przepiękny jesienny poranek. Takie poranki, właśnie koniec września, początek października, październikowe poranki, gdzie u nas na polach stoi gryka, w waszych obwodach pewnie, bo u mnie nie ma kukurydzy, macie sporo kukurydzy. U nas stoi gryka, no daje nam to obraz takiej prawdziwej polskiej jesieni. Jak wychodziłem z samochodu, mówię do Michała, ty, ubrałem się za cienko, taką cieniutką bluzkę, słuchajcie, tylko kamizelkę na tym i myślałem, że zmarznę, tak? Ale to są takie emocje, że nie ma mowy o jakimś zmarznięciu. Więc sobie stoimy grzecznie, oglądamy sarny, dziki, jelenie, przepiękne rykowisko. I naprawdę nie chcę tu, nie chcę strzelać. Od razu mówię, ci co liczą na strzał w tym odcinku, no to się chyba przeliczą. No chociaż nie widziałem tego ostatniego byka i tak sobie stoimy i czekam. Nie mówię, że nie, ale w to miejsce, gdzie stoję tu z Michałem, będę chciał przyjść ze Staszkiem. Zabrać go tu rano. On, jak ja mu powiem o tym, to on mi jutro do szkoły będzie chciał iść, słuchajcie. O, tam znowu coś wychodzi. Zobaczę tylko co, czekajcie. O, to dwa kibice. Te dwa to się siłowały. No i tak sobie stoję tu i myślę, że wezmę tu Stasia rano, przyjdziemy, jeżeli uda nam się podejść, staniemy sobie tutaj i mu to wszystko pokażę. I komu to? Michał, wypipkasz. Przeszkadzało, że my nie możemy tych naszych dzieciaków brać na polowanie. Katastrofa. Co w tym takiego złego było, żeby on tu z nami był? No co w tym takiego złego było? Jakby on to zobaczył, to dla niego byłoby to przeżycie niesamowite. A no szkoda gadać po prostu. Nie on następny wie, gdzie miał. Nie, ładnie. O, to może w końcu pójdzie ten właściwy. No i działania, to może w końcu pójdzie ten byk.
co to za obiekt jest. Dobra. Piękny medalowy kot.
Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, no bo nagraliśmy już zakończenie, ale zapomniałem z tego wszystkiego, przez te emocje z tymi jeleniami związane, zapomniałem o jednej rzeczy, zapomniałem wam powiedzieć na temat odstrzału łań w rykowisko, więc teraz macie jakby, zakończenie już nagraliśmy, nie będę was tu czarował, a teraz dogrywamy sobie ujęcie, które się pokaże przed zakończeniem. Słuchajcie, macie idealny obraz w tym odcinku, jak z takiej chmary strzelić łanie, no w jaki sposób, mimo że staliśmy w jednym miejscu. Z Michałem idąc tutaj rozmawiałem, żeby jak najmniej cięć było, żeby ten materiał poszedł ciągiem. Praktycznie tylko przejście kamery zrobimy. Bo ta łania, która nam nawet wyszła pojedyncza, później przyszła z jakimś tam byczkiem. Gdybyście ją strzelili, to nie mielibyście możliwości zobaczenia tego, co tam było. Więc ja mówię, jeszcze raz powtarzam, że dla mnie osobiście jest to nieracjonalne strzelanie łań w trakcie rykowiska. Uważam to za nieodpowiednie, aczkolwiek znam obwody, że trzeba strzelać łanie w okresie rykowiska, w okresie teraz, jak jeszcze te zboża stoją, ale zdecydowanie jestem bardziej zwolennikiem odstrzału letniego niż odstrzału, że tak powiem, w rykowisko, bo jak z takiej chmary, ale nie wiem, nie liczyłem tych łań, ile tam było, nie wiem, z 12 może ja było. Chyba 13 naliczyłem. 13 sztuk, no tak. Liczyłem około 12-13. No jak z tego, jak temu bykowi zabić łanie? No jak, w jaki sposób? No to jest totalnie bez sensu. No ale to jest też tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, także zapraszam na zakończenie. No i co? Słuchajcie, ujęcia takie, że staliśmy z Michałem godzinę, oglądaliśmy te jelenie w jednym miejscu, jak w kinie, tak jak mówiłem wam. No i co? Pokazuje to, że nie trzeba strzelać, naprawdę. Broń ściągnąłem dwa razy do ramienia po to, żeby na dystansie 300 metrów zobaczyć, co byk ma dokładnie na głowie, mam lunetę do 20. Mało tego, nawet nie załadowany jest sztucer. Więc powiem wam, że zwierza ogrom, były dziki, były sarny, były przede wszystkim jelenie. Nagrane, no mega, także czekam na wasze komentarze. Jak wam się materiał podobał, udostępnijcie go na swoich Facebookach, Instagramach, niech to sobie leci w świat. Ja już nagrywałem telefonem, Michał kamerą, także będzie parę TikToków z tego, pewnie one będą wcześniej niż odcinek. Ale no widok super, słuchajcie, jest godzina 8 rano. To nie to, że my nagrywaliśmy o szarówce, 8 rano, one jeszcze są na grylce. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wycofaliśmy się tak, żeby one nas nie widziały. Więc one sobie tam dalej zostały, a myśmy się cofnęli. No jesteśmy od tego miejsca jakieś 400 metrów i nagrywamy zakończenie odcinka. Także ten odcinek wydaje mi się, że jest fajny, ale czekam na wasze komentarze. Także zostawcie komentarz i to jest takie, ja uważam, podsumowanie rykowiska. Niech ten materiał, który wyjdzie, będzie podsumowaniem rykowiska 2023 roku. Nie twierdzę, że ja byka nie strzelę, no bo sezon na byki mamy do końca lutego jeszcze, tak? Natomiast to już uważam za zakończenie rykowiska, aczkolwiek przyjdę tutaj w sobotę rano ze Stachem, staniemy w tym samym miejscu co z Michałem. Nie będziemy mieć rzeczywiście broni, ale jak będziemy mieli odrobinę szczęścia, to się być może uda to dziecku pokazać. I jeszcze raz się pytam, komu to k***a przeszkadzało, żeby te dzieci z nami tutaj nie były na tym polowaniu? Żeby mogły zobaczyć to, co inni mogą tylko zobaczyć w telewizji, a oni by mogli zobaczyć na żywo. Mi to ręce opadają, więc tu też czekam na wasz komentarz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i dasz bur.